Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. Zaczynam tutaj grać od rankingu teraz 1728. Komentuję ruchy, plany. Jest C4, czyli mamy partię angielską. Przypominam, moi drodzy, o szachowo.pl. Macie 10% zniżki z kodem PANSZACHUS. Ale też przypominam o Hetman B3, ciekawy ruch. Tutaj prawdopodobnie wybiję tego skoczka, bo w tym układzie fajnie to wygląda i ten goniec nie jest tak bardzo potrzebny. Ale przypominam też o turniejach, które rozgrywamy online regularnie, czyli poniedziałkowe blice i środowe rapidy na grupie Pan Szachus. Na grupie Pan Szachuś. Linki są w opisie filmu, moi drodzy, ale też podczepię w komentarzu. No i dobrze, zajmijmy się teraz pozycją. Hetman zbił, zagrał przeciwnik G3, wyprowadzając gońca. Ja myślę, że naturalnym będzie po prostu skoczek F6. Goniec zagra na G2, będzie chciał mi przeciwnik wybić. I teraz tak, jak zrobię roszadę, on może mi zbić, ja mogę mu zbić, on mi zbije tu. Pytanie, czy ja chcę grać taką pozycję bez pionka. Wieża E8 z rozwojem. Pójdę na to bardzo intuicyjnie. Ja pójdę na ten wariant. Oczywiście on nie musi bić na C6, ale może to rozważać, bo to jest dosyć kuszące. Ale na ten wariant pójdę, gdyż on mi się podoba. Dobra, przeciwnik tak nie zagrał. No to mam chyba taki ruch fajny jak E4 i potem wbicie się skoczkiem tutaj, chociaż taki ruch też mnie kusi. Bicie, bicie z tempem. On ma trochę chyba niedorozwój figurowy. Zagramy D5, słuchajcie. Ostro do centrum. Dlaczego by nie? Skoczek zbija. Na pewno on nie odbije, to będzie bardzo słabe dla niego. Hetman odbija i celuje mocno. Więc hetman odejdzie prawdopodobnie na B3. Bo hetman B3... hetman C2. Zobaczcie, co się teraz stanie. Skoczek wjeżdża na B4 i wjeżdżam tu i mu deroszuję króla. Czy jest coś lepszego? Tutaj nie. No tym skoczkiem oczywiście, tym skoczkiem. No i E3, słuchajcie, zepsuło mu całą koncepcję. Przeciwnik pozwolił wejść skoczkiem na D3. Deroszada króla, no i super. Jeszcze jak przeciwnik zagra tak, albo tu, to już w ogóle pięknie, bo jeszcze mam gońca na E6. Najpierw goniec E6, każda figura w grze. A jak zagra tu, to A6. Jak mi zbije tu, to wieża B8 i po hetmanie. Gdzie może hetman ruszyć? Tu? No może. Wtedy tu i z powrotem w sumie. Oj! Hetman. Jak przyjemnie, słuchajcie. Takie przyjemne widełki. Nie wiem, co powiedzieć. No po prostu gość się totalnie zagubił. Jak zgadza się na remis? Jaki remis? Przecież hetmana biorę. No dobra, zaczął grać już chyba szybko, więc damy mu szacha i wjadę gońcem. Będę chciał dać mu mata. Okej. Może skoczkiem i tu. Brzmi jak plan. Może tak nawet. Może tak w sumie. Żeby goniec wjechał tutaj. Bez znaczenia chyba większego. Skoczek zagra. O, tutaj zagrał, to ciekawe. Szach, bicie, bicie, król. No nie, no to chyba zagramy po prostu tak. I po prostu bitka, bitka. Wszystko do końca wymieniamy. I wprowadzę sobie po prostu wieżę. Grożę teraz biciem na przykład pionka. Albo z biciem wieży. No dobra, przeciwnik popodstawiał wszystko. Napodstawiał. Myślę, że nawet wieżę mogę poświęcić, chociaż to bez większego znaczenia. Skoczek wchodzi i daje za chwilę mata. Dokładnie. Okej. Okay. Nowa partia. Ale to zwykle tak bywa, że jak się już coś podstawi, to potem już leci na łeb, na szyję. D4, D5. A może zagram gambit taki, którego jeszcze nigdy nie grałem, chociaż nie wiem, jak to za bardzo grać. Blackmar Gambit to się nazywa według Chess.com'a. Ale przeciwnik nie wziął, gra Karokana. Okej, okay, zagrajmy w takim razie atak panowa. Chciałem zagrać jeden gambit, ale nie wyszło. No i dobra, zagramy C4, zagramy ostro. Będę tutaj starał się wyprowadzać figury. Wiem, że często to powtarzam i będę to powtarzał, słuchajcie, to jest ważne do nauki. Jest skoczek na F6, zagramy skoczek C3, mocniej uderzając w pionka. Liczymy na to, żeby on wybił i nam zostanie izolowany pionek za
Rozwój. Goniec na F5, ale to jest chyba podejrzane posunięcie. Czy ja nie mogę zagrać tutaj? Tu trzeba znać dobrze warianty. Zagram tak, żeby zbić tam. Ale najpierw chyba skoczka wyprowadzę, żeby jednak pilnować tutaj. W momencie, gdy on zagra tu, to wtedy mogę hetman B3. Skoczek mi jest bardzo potrzebny. Rozwój figur jest niezwykle istotny, ale wydaje mi się, że teraz chyba tutaj mogę zagrać. Wykorzystać to, że goniec wyszedł i nie pilnuje tego pionka. Zobaczymy też, jak się zachowają czarne, bo hetman może zagrać na B6, jak najbardziej. No właśnie. I teraz pytanie, czy C5 nie jest dobrym posunięciem. A może hetman A4? Ale hetman C6? Z drugiej strony, jak zagram tu, on mi zbije, ja zbiję. On zagra tam, ja B4, będę miał fajną przewagę w pionkach. Zagramy tak, zagramy końcówkę. I to bicie jest ok, bo pionek idzie i tam będzie bardzo męczył na skrzydle przeciwnika. Jedyną szansą na przełomy to jest ruch E5, teraz to nie działa. Moje gońce są w gotowości. Aha, bo skoczek wszedł przecież na B5, na C6, przepraszam. Ale mogę zagrać tak. Wyprowadzę figurę i zdążę zagrać tu. I teraz zagram tu. Co mój drogi przeciwniku zrobić? Przecież ci tu strasznie to wiąże. A jak wie, że zagra na C8, mam możliwość zbicia tutaj. Co? Naprawdę? Bicie tu, bicie tu, bicie tu. Zdobywam mnóstwo materiału. Bicie gońcem, bo jak zbiję skoczkiem, to mam stępem atak i będę mógł zrobić roszadę albo wyprowadzić gońca, żeby on jeszcze tam fajnie celował, albo podprowadzić pionka. What? Nie wiem, co oni robią, ci zawodnicy. Podstawiają wszystko za friko. Wyprowadzam figurę. Jak wieża B8, to jeszcze tutaj trzasnę, a możliwe, że on podstawi. Skoczek zawsze wróci. Okej. Okay. Możliwe, że taki ruch jest dobry, żeby tutaj jednak sobie fajnie goniec, znaczy nie goniec, tylko pionek fajnie ograniczył skoczka, a w tym wydaniu jest genialnie, no i król D2. Nie muszę chyba tłumaczyć, że to jest kompletnie wygrana. A, jeszcze się pojawia bicie na D5, bicie i tutaj, cudowności. Mogłem zbić tutaj, ale zobaczcie, że pojawia się kolejna opcja. Wziąłem dwa pionki i odzyskuję figurę. To znaczy teraz i tak miałem więcej figury, ale w tym momencie po prostu ją jeszcze raz zdobywam. Zresztą widać na załączonym obrazku, co tu się dzieje. Słuchajcie, atak panowa wszedł jak w masełko. Coś nieprawdopodobnego. Jest ruch D4. Może bądźmy uszczypliwi i zagrajmy od razu C5, czyli Benoni. Oj, bicie! Naprawdę! No to co? Gramy E5, żeby od razu zbić pionka. Czekamy na ruch B4, żeby go podważyć. E3. Słuchajcie, coś pięknego. Przeciwnik za darmo nam daje centrum. Zaraz to centrum zbuduje. No dobra, skoczek. Teraz pytanie, czy tu? Nie. Wyprowadzę skoczka swojego i za chwilę zagram D5. Jakie szachy są proste czasami. Słuchajcie, i D5 od razu. Od razu. I skoczek od razu. Jest pięknie. Tu C4 oczywiście istnieje taki ruch. Mogłem spróbować tak. To teraz E5. Bo świetnie bronię D4, E5, skoczek będzie miał problem. Wykorzystuję niedyspozycję tego skoczka. Gram od razu E4. Znaczy nie E5 powiedziałem, tak? E5 to oczywiście mój błąd. Okej. No i tu jest świetnie. Jak C4, to tak, tylko że skoczek będzie miał takie zagranie. Więc zastanówmy się, czy roszadę zrobić, chować króla, czy spróbować grać H5, żeby uderzać tam na H2, może zbyt optymistycznie. Myślę, że roszada po prostu. I będzie ok. Ależ on gra szybko. Co się dzieje? My nie musimy grać szybko. D4 jest super. On ograniczył sobie skoczka na B3. Ja mogę teraz bardzo fajnie rozwijać figury. Pytanie, czy ja chcę tam jakoś atakować króla? Chcę. Tylko jak? Jeszcze się zastanawiam. Ja myślę, że hetman E7 będzie bardzo ciekawym posunięciem. Zawsze wieża może wejść. Liczę na C4, to wtedy D4. Super. Wyprowadzenie gońca, tak po prostu. On mi się przyda tutaj przy tym pionku. Jeżeli będzie C4, to D4. Właśnie. I po wybiciu wybijam skoczkiem. W ogóle genialna pozycja czarnej. Zobaczcie, jaka prosta. Tak dosyć wzorowo te figury zostały wyprowadzone. Zaraz wchodzi wieża. Ja nie muszę w sumie tu o atakach myśleć, tylko o normalnym rozwoju. Zbiłem skoczkiem z uwagi na to, że jak będzie bicie, to zachowam parę gońców. Wow. To jest kompletny wór pozycyjny.
Dobra, przeciwnik będzie chciał w ten sposób tutaj mnie męczyć. Ja już widzę taktykę, która wchodzi. Bicie tu. Ła, przepraszam. Aha, bicie tu, tu i tu, to mi bije tu. Bicie tu, e3. Atakuje skoczka. Aha, bo skoczek odbije, co ja gadam. Ale chyba bicie i tak gońca jest lepsze. Wieża e8, wzmocnienie pionka. Chociaż nie, skoczek wejdzie fajnie. Może jednak wybić skoczka. Chociaż wybicie skoczka chyba jest dobre. Wybicie skoczka chyba jest dobre, bo ten skoczek tutaj fajnie by zagrał i mu zalepił dziurki. A teraz takim ruchem będę grozić. Tylko może gońca wstawię delikatnie na g6 i grożę ruchem e3. Z atakiem i z atakiem. Prawdopodobnie wpadnie w pułapkę. A jeśli nie, to będzie musiał po prostu uciec hetmanem, stracić tempo. Tego bicia się kompletnie nie boimy, bo bijemy, a może nawet i pionkiem. Dobra, i teraz wieża A na D8 z opcją goniec D4, żeby tam trzasnąć. Teraz tu się pojawia fajna opcja, ale przeciwnik daje mi dużo możliwości. E3, goniec tutaj, tak, król idzie tu, tutaj. E3 nie. Może zbyt optymistycznie. Teraz jeszcze co? Takie posunięcia ciekawe. W ogóle taki ruch jest też ciekawy. A tutaj? Hetman pójdzie tu, co nie? Dobra, jak to wykorzystać ładnie? Bo co? Tutaj zbicie. To też chyba nie wchodzi w grę, chociaż jest ciekawe. Goniec tu, hetman tu. Bicie. Nie bardzo. Bo zaraz skoczek zagra tutaj i zagra na e3 i wtedy się przeciwnik wybroni, więc muszę coś tu wykombinować mądrego. Może posunięcie e3, bicie, bicie. Dokładnie, królek pójdzie tu kłopoty, pójdzie tam i dostanie tutaj strzałkę i będzie tu wisić tu. Najprostsze e3. Najprostsze e3. Oczywiście. Bo jak skoczek odejdzie, to bije tu. On musi bić, ja biję. Aaaa, wróć. Ja mogę zbić nawet hetmanem. Najprościej. Bicie, bicie i zdobywam figurę. A w momencie, gdzie tak i on na przykład. Dokładnie. Zdobywam figurę. Bo jak on odejdzie tu, dostanie mata. Jak on odejdzie tutaj, to zbijam tu. Proste. Mata nie ma. Zwyczajnie zdobywam figurę. Tej całej komplikacji. Przecież te E3 było najprostsze. Najprostszy ruch czasem jest najlepszy, jak widać. I przeciwnik poddał. No na tym poziomie już sobie zawodnicy zdają sprawę, że robi się ciężko. Mamy 1750. Niech będzie kolejny raz ruch D4. Ciekawe, czy dostanę D5. Nie, nie będzie D5. No to może obronę francuską w takim razie. Znowu trochę przeciwnika oszukałem w debiucie, ale myślę, że grając E6 on jest przygotowany na obronę francuską. Skoczek C3, jedna z możliwości. Jedna z możliwości to też jest bicie, ale najczęstszym ruchem jest goniec B4. C5, ale C5 chyba nie jest tutaj najlepsze. Specjaliści z obrony francuskiej mi powiedzą, że to nie jest najlepsze, bo bicie, bicie i tutaj chyba. Tu przepchanie. Tu to musi być dobre białymi. Oczywiście, że musi być dobre, bo jak bicie tu, on przepcha, to ja tak. Jak on przepcha, ja tu, albo tak, albo nawet tak. Z obroną. Ok. Więc gramy goniec E3, bronimy pionka. Twardo. Jak skoczek C6, to goniec na B5. Bo D4 będzie groziło, więc tutaj trzeba gońcem B5 zagrać. Dokładnie, goniec B5. I jak wyprowadzi skoczka, to my też wyprowadzimy sobie skoczka. Pilnujemy cały czas tego pola D4, a pionka wziąłem. Proste wzięcie pionka. To jest dużo. To jest mega dużo. Skoczek. Sprytnie. Skoczek F3, tu bronimy, więc już po takim ruchu jak A6 nie muszę. Okej, okay. Widzę co się święci.
Może hetman d2 tutaj nie grozi, bo mam bicie, bicie, bicie. Tu związanie działa. Hetman d2 po to, że jak będzie bicie, to hetman. Tutaj to też działa. A będę bronił tego pionka i długa roszada będzie w zanadrzu. Hetman d2. Oddam tego gońca. Taki ruch nie działa. a6, nawet mam goniec a4. Nie muszę zbijać jeszcze. Mogę zbić, ale nie muszę. Goniec a4. Jeszcze nie zbijam. Nie ma takiej potrzeby. A chcę zagrać długą roszadę i naciskać na punkt d5. Potem wprowadzić wieżę. Słuchajcie, czasem najprostsze szachy są najlepsze. Gość tutaj jest poplątany strasznie. I długa roszada. I chyba zbijam kolejnego pionka. Bo jeżeli on mi zbije, ja zbiję mu tam, on odbije, ja odbiję, tu mam dwa pionki więcej wtedy. Dokładnie. Z szachem. Odbijam tu. Ten pionek się nie liczy, bo zostanie zablokowany. B3 najwyżej. Dokładnie. I hetman zbija. No i hetmany są na jednej linii. Mam dwa pionki więcej. Wszyscy są szczęśliwi. Teraz moim zadaniem będzie jak najszybsze wymienienie wszystkiego. No dobra, tutaj, no to A3 po prostu cię potraktuje. No tutaj jak wejdziesz, to tak. Jak tutaj zagrasz, no to po prostu zbije, więc skoczek B4 był ruchem kompletnie bezsensownym. Skoczek zagra tu, wjadę wieżą i naciskam. No to przeciwnik podstawia. Jak podstawia, to chętnie z tego skorzystamy. Zwykle jak presję się wywrze, zobaczcie, dwa pionki więcej, no to się przeciwnicy gubią często. Presja musi być. I takie twarde granie, czyli w sensie pewność siebie ważna. No to wieża D6, tutaj się ładnie tą wieżą ustawię. Hetman nigdzie nie wchodzi z szachem, to jest ważne, jak wejdzie tu, to też będzie tu związany, więc przypuszczam. Okej, no to myślę, że po prostu tak, bo jak bicie, to wymienię hetmany i potem tu. Znaczy jest figura więcej, więc się tu niczym nie przejmuję. No oczywiście B5 trzeba brać, bo było pod uwagę, bo bicia w przylocie nie było, bo wieża by zginęła. No ale to jest wszystko pod kontrolą w każdym razie. Dobrze, działa dobrze, działa to wszystko dobrze. No i co? I będę mógł tutaj zbić na E6. Dokładnie, a wymiana, każda wymiana dla mnie jest wielkim uproszczeniem. Jak wieża E2, to wieża D2. Jak wieża na C8, to B4. No tutaj w każdym razie już jest koniec partii. Bardzo łatwa wygrana. Przeciwnik się pogubił. Ja nie wiem. No, mogę zbić, on zbije i wieża E1. Jak nie zbije wieży, to dostanie mata. No, chyba sprawa jest już prosta. Gładziutko te partie idą, co, moi drodzy? Im wyższy ranking mają zawodnicy, tym jakoś gładziej to szybciej idzie, ale nie wiem, z czego w sumie to wynika. D4. W takim razie Festiwal Benoni, moi drodzy, w tym odcinku. Cały czas C5. Zobaczymy, jak przeciwnicy będą reagować. Też polecam grać to posunięcie. Jest ciekawe, ostre. Od razu kształtuje nam strukturę pionków. I już też mniej więcej wiemy, jak grać. Zresztą narzucamy też swój debiut, taki troszeczkę ostrzejszy, te Benoni. Można grać go naprawdę w różnoraki sposób. Przez G6, może przez przepchanie będzie E5. C4, super, no to zbijamy i jest świetnie. Hetman musi odbić i zobaczcie, jakie proste granie. Mamy ruch z tempem. Mi się bardzo ruch E5 podoba w tych schematach. Lubię to grać. Może jeszcze się wstrzymam i najpierw zagram skoczkiem. Niech te konie wyjdą do gry. Jeżeli zagra konik tu, to teraz zagram E5. Trochę to podchodzi pod sycylijską, pod maroczego, ale będę miał takie posunięcie jak E5. Ja lubię taki ruch grywać. E6 też można, ale E5 jak najbardziej, myślę, że tutaj daje radę. Goniec na C5 później, ewentualnie B4 po skoczku. Jeszcze się zastanowię. No właśnie, jest skoczek na C3. On chce zająć tu to pole, ale po takim zagraniu będę miał fajne zagranie takie. Spróbujemy pomieszać. Zagramy goniec C5, uderzając w pionka. Jak E3, to wspaniale. Ten goniec nie będzie miał tędy ucieczki, ale on E5 w ogóle poszło. Coś pięknego. Chyba H3 będę musiał, H6 będę musiał chyba zagrać, żeby nie wpuścić tego gońca.
Chociaż nie, d6, niech mój goniec gra, niech mój goniec przede wszystkim gra, a po takim ruchu jak on wybije, no to wybijam. Takie warianty też grałem, pamiętam. I tutaj bardzo łatwo będzie mi chyba zbić pionka. Znaczy nie zbić pionka teraz jeszcze nie, ale goniec b4, a może hetman a5? Żeby spróbować tutaj zbić, w ogóle jest dużo fajnych możliwości. Zagram hetman a5, niech każda figura wyjdzie. Ja tu się o króla w ogóle nie obawiam, niech on sobie w centrum na razie stoi. Może goniec e6, oczywiście to będzie taki ruch obowiązkowy, ewentualnie goniec g4. Dużo dobrych możliwości jest. Najpierw wiążę skoczka, grożę prostym zagraniem skoczek e4. Wykorzystam tego skoczka, który jeszcze celuje w centrum, bo mógłbym zagrać tak. I na przykład tutaj. Dobra, i teraz chyba tak. Tak będzie chyba najprościej. Chociaż taki ruch też mnie kusi. Goniec b4, bo a3 nie ma. Bo mogę sobie to olać, bo jeszcze tam celuję, ale też będę mógł od razu zbić. Goniec d3, broni pionka. Dobrze zagrał. Zagrał dobrze. Tu będę mógł zepsuć mu strukturę bardzo. Myślę, że goniec e6 bardzo scali mi pozycję. Możliwość wybicia za chwilę. Wieża c1 wprawdzie on może już zagrać. W sumie wieża C1 powinien zagrać. A3. A3 się kompletnie nie boję. To zobaczcie, z tempem zbijam tutaj, żeby mu zepsuć strukturę. Oj, cudownie, drogi przyjacielu. Jak pięknie. I wieża C8. Idę po te twoje pionki. Plan jest prosty. B6, skoczek A5. Znaczy, skoczek A5 w pierwszej kolejności. O, to teraz B6. Nie ma ruchu C5, bo odbijam. Wprawdzie wieżę wpuszczam, ale za pionka to dużo. No tak, C5 chyba powinien, ale tu wieża B7 nic nie może mi zaatakować. Zrobię sobie nawet kulturalną ruszadę. Wieża B8, wróć tutaj. Dobrze działa wszystko. Teraz tak i mam proste granie. Ale granie proste. Mógłbym w sumie wcześniej po B6, chyba dokładniejszym ruchem jest skoczek A5, bo po takim ruchu zbijam wieżą, ale już klamka zapadła. To i tak jest dobra pozycja. Bo to jest wygrana. To jest wygrana pozycja. To jest wygrana pozycja. Zobaczcie, skoczek też wchodzi tutaj. Jak w masełko. No jeszcze wieża B4. Dobra, jeszcze wieża B4 broni. Tego pionka jeszcze nie zdobędę tak szybko, ale zagram królem i zdwoję wieżę. Jak H4, to G4. Okej, przeciwnik od razu daje mi pionka. Ja z tego skorzystam i wezmę tego pionka. Szybko biorę pionka. Po wybiciu wybijam gońcem i do końca tam. Na E4 będzie wisiało. Zobaczcie, jaki aktywny goniec G3. Mega aktywny. Przecież tu się kompletnie nic nie dzieje. Czarne mają tak dobrze to wszystko ustawione. No, generalnie chyba jak zbił wszystko do końca, to nie jest dobrze dla niego. Dobra, i teraz tak, cenna lekcja, bo możliwe, że tutaj trzeba jeszcze zachować spokój, ale zaraz. Wieża tu, on szuka aktywności, ale ja mogę skoczkiem zbić drugiego pionka. Królem zawsze zagram tu, wieża C6. Jak tak, to w ogóle tutaj. Widełki. I on nie może zagrać tu, bo ma zawsze skoczek E2. Drugi pion wzięty. Pionek obroniony. Figury na białych polach, goniec czarnopolowy. I grać i cieszyć się grą. To jest totalny rozjazd, mój drogi przyjacielu. Ale słuchajcie, no właśnie. To widełki. Trzeci pion wzięty. Mógłbym wziąć tu i mieć też spokój, ale trzeci pion. Po prostu. Szach. No nic prostszego. Tak, on weźmie tu, jasne. Ja zagram tak. Taki ruch nie działa, bo bije tu. Może wziąć pionka, jasne. Wtedy wieża D2. No to już wieża więcej. Wróć, jak zbije tutaj, no to skoczek D3. Przecież biorę gońca. Gra dalej. Ciekawe. Gotujemy. Grozi mat. No to mat. Dobra. Lecimy dalej. Niech będzie D4. Potem D4. Zobaczcie, znowu mogę zagrać karokana. Zagramy karokana. D5 i... A może E6 tym razem. Niech będzie wariant zamknięty. Goniec F5. OK, i posunięcie H4, bo G4 to nie bardzo, goniec wraca, wiem, że to nie jest do końca poprawne. H4 jest lepsze, bo teraz grozi G4 z złapaniem gońca, bo jeżeli tak zagram, to G4, H6, oj, cudownie, H5 trzeba grać. G4 i teraz będę planować E6.
No i e6 ruch obowiązkowy. Tutaj zamykam gościa na długi, długi czas. Posunięcie e6 jest, myślę, bardzo dobrym ruchem i goniec d3, bo jak wymieni, no to hetman tam wchodzi i deroszuje króla. Następny ruch to skoczek f3. Bardzo możliwe, że e5 jest dobrym ruchem z oddaniem pionka, znaczy ze zwróceniem pionka, którego wzięliśmy. No i tak wezmę. Będę grał w szachy normalnie, ale tu już jest, te pionki spowodowały właśnie, o, tutaj rozbicie tej pozycji króla, więc goniec d3. Grożę zbiciem, ok, przeciwnik gra tutaj atak na pionkę, skoczek f3, tak po prostu, bronimy i też punkt e5 jest bardzo ważny i też celuje mi w tego pionka, ok, tego się nie boję, w następnym ruchu po prostu, chociaż mogłem zbić od razu w sumie, bo hetman i tak bronił, ok, zbiję. Wieża zbije i hetman d3 atakuje. Może być skoczek na f6, ale to zagram tu. Ja chcę mu króla zderoszować, chociaż ten król kilka ruchów musi zrobić, bo jak zrobi długą roszadę, to szybciej złapie bezpieczeństwo. O, a teraz już nie. Szach konieczny. Tutaj. Ja myślę nawet, bo taki ruch mam zawsze. Myślę, że nawet zrobię roszadę. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby mieć ruch G5. Żeby wieża nie była na tej linii, bo po biciu biciu nie wymienia mi wieży, nie zbija jej w zasadzie, a ja będę mógł zdobyć figurkę. G5 grozi, grozi skoczek E5. No chyba mamy totalną rozpierduchę. Skoczek C3, oczywiście chce się zagrać. No, te figury są sparaliżowane. No trzeba wieża chyba H8 grać. A, jeden pion tylko. Oj, przeciwnik sam się chyba złapał w pułapkę. To jeszcze mi pomógł. H5, G5 proste. Możliwe, że chciał się tędy wydostać. Albo skoczkiem. No, ale niestety to nie działa. No, jeszcze tutaj trzeba uważać, bo te pionki mogą być groźne dosyć. Jeśli chodzi o to, jak on wyprostuje za tę figurkę. Ale tu. Nie, no zaraz. Tu to grozi przecież bicie, więc on musi uciekać. Tu ewentualnie. No to zawsze goniec. No, skoczek. Ten hetman oczywiście tu pilnuje. Na to trzeba zwrócić uwagę. Możliwe, że taki ruch zadziała też dobrze. Jasne, troszkę tutaj wykorzystuje to, że on bije. Biorę po prostu figurę. Wziął, jasne. Możliwe, że tu. Tu. Chyba szach w ogóle. Dajmy szacha, bo król musi zejść chyba w tę stronę. A potem zagram tak. Tutaj grozi. A może nawet zagram tak, on mi zbije. A może ja zbiję? Dużo jest dobrych możliwości. No, komfort mam taki, że mam figurę więcej. Bo duży komfort. What? Tylko nie C4. Przecież tutaj jesteś na takim młynku, gościu, że to jest masakra. Skoczek C4 grozi. Ależ zagrał królem D6. Mega odważnie, ale chyba nie w tym momencie i to jest, nie jest dobry moment. No, atak skuteczny, słuchajcie. No tutaj uczymy się też, jak atakować, a jak wykorzystywać te drobne błędy przeciwników. I ten niedorozwój, znaczy w sensie przeciwnicy nie rozwijają tych figur jak trzeba. Szukają troszeczkę czasem na skróty ruchy, które potem mogą dać im jakąś tam przewagę, ale zobaczcie, hetman B5, ok, ja nie mam odejścia skoczkiem, żeby był ze złapaniem hetmana, ale z tempem cudowne wyprowadzenie kolejnej figury. Wszystkie już figury grają, on jest kompletnie tutaj zamrożony. No, nie można zbić, cały czas trzeba to rozpatrywać. I teraz co? Zagram tu i grożę takim ruchem. Myślę, że tak. Nie widzę tu lepszych możliwości na szybko, bo zaraz mata nie ma, nie widzę mata A4 i grożę skoczek B5. On będzie musiał oddać hetmana. No oczywiście może zbić tu, wejść królem jeszcze dalej, ale spacer. Nie zazdroszczę. Tak. Może B4 nawet? Bicie? Ojej, ale ten król sobie powędruje.
To można próbować doszukiwać się jakiegoś fajnego mata, może bicie skoczka, skoczek d7, jak król tutaj będzie, chociaż nie, na c6 ucieknie, to już za daleko może wybiegam. No ale jest figura, ja mam wszystko, figurę więcej, to wszystko pod kontrolą, jeszcze, no zresztą sami widzicie co się dzieje, no szach, król idzie na c5, jedyne pole. B4 z miejsca, nie, nawet nie liczę, bo jak odejdzie tu, to mamy mata, nie, nie mamy, bo król tutaj. Zbił. No i świetnie. To teraz mogę wejść wieżami. Poczekajcie. A tak. Tu. 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 Ojejku. Co tu się wyprawia w ogóle? Tak. Tak. Szukam ładnego mata. Nie widzę go jeszcze. Wieża może tu? Nie, no druga chyba wieża. Chyba wprowadzenie wieży będzie w porządku. Odszedł tędy, słusznie chyba. I teraz tak. Tutaj wieża będzie, no na wszystko wygrywa, słuchajcie. Nie to, że ja chcę zbić wieżę, mogę przy okazji, ale zagram mu tu, on zagra tu i znowu ten skoczek gdzieś będzie musiał odejść. W sumie mogę też wieżę zbić tak naprawdę. Bo w tej sytuacji skoczek d3, król c6. No i ha, to miałem też takie zagranie ze zdobyciem hetmana. No miałem. Bez znaczenia chyba. Damy radę sobie i w tej pozycji. No hetman co, ucieknie tutaj, tu, o jak dużo, do, jak tu jest dużo, bogactwo figurowe. Hetman e2. O proszę. Tu chcesz wejść jeszcze. A jakąś konterkę chcesz złapać, drogi przyjacielu. Naprawdę? Nie mam tu jeszcze mata. Ucieka tu. A co, brać tą wieżę? Aha, tu jeszcze mogę zbić. On ucieknie tu, ja zbiję tu. To może być lepsze, bo te skoczki mi się fajnie rozbrykają. Tak zrobimy. Na e6 i tu, potem tu. Nie, nie biorę tej wieży. Zrobimy sobie szacha. Król pójdzie tutaj. Tutaj. Bo hetman wszystko, skoczki dobrze bronią. Jeszcze na c2, a tu jest tak bronione. Gdzie hetman musi uciec? Tu może ewentualnie zagrać. Spróbować wymienić mi hetmany. Będę mógł zagrać znowu tutaj. Król tu. To tutaj mat. Prawie, bo jeszcze tutaj król. Ojej. Muszę dostać oczopląsu. No w każdym razie tu naprawdę. Ta pozycja to już bajka. A, już postanowił wybić. Czyli mu się już odechciało myślenia. Jeszcze może nawet zagram tak. Król pójdzie tutaj. Zagram tak. On zagra tu. Ja mu dam szachę, zbiję wieżę. Tak się stanie. Znaczy i tak, czy tu zagra, no to i tak są widełki. No dobrze, moi drodzy, dziękuję serdecznie, a jeszcze czekajcie, sprawdzimy tylko analizę, bo jestem ciekawy, czy ja tutaj jakiegoś mata nie przeoczyłem, tak z ciekawości. E6, no tak, i tu wszystko pięknie. Przestawmy te posunięcia, to już w ogóle pięknie jest. Białymi. D5. Tu i goniec F4. Ciekawe, czy to jakiś mat był. Hetman, skoczek, hetman. Tak, bicie, bicie. Mat w 6. Nie widziałem mata w 6.
Ale hetman d3. No, żeby hetman wszedł. No dobra, kumam. Szach tutaj, mat w czterech. No to mata w czterech nie widziałem. Hetman d3. Jak zagra tu, to mat w jednym. A, tutaj mata nie widziałem, ok. Gdzie on ma ucieczkę? Hetman c6. Nie no, wieża c8 raczej. Hetman d4. a5. A, goniec d2, ok. Był mat, hetmanem wystarczyło wrócić. No tak, tak sądziłem, że coś tutaj było. Poszło tak, tu znowu mat w trzech. Hetman d3. A ja nie chciałem. Poszedłem z tej strony, tak, tak, tak. A skoczek d3? Wow, nie widziałem tego tu. A jak tu? A, to skoczek c5, ale ładny mat by był. O, ja cię kręcę. On na pewno by zbił skoczka po tym ruchu. A jak tu, to tu. A jak tu? Mówię, że b7 wchodzi. A, mnóstwo możliwości ciekawych się pojawiało. Fajne. Dobra, moi drodzy, no w każdym razie to i tak tutaj pozycja jest kompletnie przegrana. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się.